Śmiałe wyginanie ciała dla zafascynowanych anatomią, a dla zapalonych architektów zadanie ze stawiania łuku. Pewnie tak. Tak złączyć. No, dwie osoby to jeszcze jakoś. Poza tym tajemnica wielkiej plamy śmieci na Pacyfiku czy rentgen szkieletu królika. Tak zapowiadają się atrakcje w nowym centrum przyrodniczym, które otworzy swoje drzwi dla zwiedzających wiosną. Centrum przyrodnicze jest zakończone. Trwają prace związane z oddaniem budynku. Inwestor zagospodarowuje budynek pod swoje potrzeby już tutaj. W górę rośnie również druga naukowa inwestycja, Planetarium Wenus. W Centrum Nauki dzięki zaawansowanym narzędziom multimedialnym będziemy mogli zanurkować w oceanie czy wybrać się w kosmos. Na dachu już powstała część konstrukcyjna, trwają prace w środku związane z akustyką kopuły i w marcu ruszamy już z podwieszeniem tej kopuły, która będzie służyła do prezentacji filmów. Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus właśnie kompletują załogę. Poszukiwani są nie tylko dyplomowani ścisłowcy, ale również kasjerzy, bileterzy i pracownicy administracji. Pracę mogą znaleźć osoby, które kształciły się z zakresu astronomii, fizyki czy nauk ścisłych ogólnie rzecz biorąc, ale również osoby, które będą nam niezbędne do prowadzenia działalności. Szczegóły dotyczące ofert pracy na stronie internetowej ZOKU. Świeżo upieczona kadra planetarium raczej nie zasiądzie w tych fotelach, ale zwiedzają. Całkiem możliwe.